Czym jest AFL? Jest tu dużo biegania. Jest tu dużo kopania. Nie, to nie jest rugby, to nie jest futbol amerykański. To właśnie futbol australijski, lub jak lubimy na niego mówić, footy. Jest to najpopularniejszy sport w Australii. W najważniejszej, profesjonalnej lidze AFL występuje obecnie 18 drużyn. Pod względem liczby kibiców jest to czwarta najpopularniejsza liga sportowa na świecie. Futbol australijski gra się na specjalnym boisku, prawdopodobnie największym, jaki kiedykolwiek widziałeś. Piłka o jajowatym kształcie odbija się, jak szalona. Każda drużyna składa się z 18 zawodników na boisku i 4 siedzących na ławce. W AFL gracze są ogromnie atletyczni, mają wzrost koszykarzy, są zwinni jak gracze futbolu amerykańskiego i wytrzymali jak piłkarze. Dużą rolę odgrywa też tutaj siła, ponieważ gra jest bardzo kontaktowa, a zawodników można powalać na ziemię. Podstawowym zadaniem zawodników jest prowadzenie piłki po boisku i zdobywanie punktów. Piłkę można przenosić na 3 sposoby. Bieganie, ale trzeba pamiętać o odbijaniu jej co 15 metrów. Można ją podawać za pomocą uderzania w nią dłonią zwiniętą w pięść. Ale oczywiście najważniejsze w grze jest kopanie piłki. Kiedy znajdziesz się w pozycji strzeleckiej, masz szansę kopnąć piłkę pomiędzy dwoma wysokimi słupkami. W ten sposób zdobywasz gola wartego 6 punktów. Jeśli kopniesz piłką w słupek albo pomiędzy wielkim słupkiem, a mniejszym, zewnętrznym, zdobywasz 1 punkt. Mecz składa się z 4 kwart, trwających po 20 minut, ale tak jak w piłce nożnej, dolicza się czas za przystoje w grze. Doliczyć można maksymalnie 10 minut po każdej kwarcie. W AFL drużyny grają po 22 mecze sezonu zasadniczego, a po nim 8 najlepszych drużyn gra w finałach. Aż wreszcie dwie najlepsze drużyny spotykają się w wielkim finale, który jest rozgrywany w ostatnią sobotę września. W Australii jest to wydarzenie na miarę Super Bowl i każdego roku odbywa się na wspaniałym stadionie Melbourne Cricket Ground przed blisko 100 tysięcy widzów. To naprawdę duża sprawa. Masz jakieś pytania? Sprawdź stronę afl.com.au albo napisz do nas na Facebooku AFL Polska lub odwiedź stronę internetową footballaustralijski.pl.